drodzy Państwo, dosłownie za kilka dni już kolejny 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasz sztab również w tym roku włączył się do tej akcji. Nasze miasto, a także gmina Tokary, Kawęczyn, Słodków i Kaczki Średnie zbierają w naszym sztabie. Już mamy mnóstwo gadżetów, które Państwo możecie oglądać na Facebooku, na stronie, na fanpage'u Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prosimy o jeszcze. Wśród tych gadżetów są naprawdę też bardzo cenne trofea. Preciosa to są dwa złote serduszka, fotel burmistrza, będzie też piękny tort od pana Jesiołowskiego, są też dary z Sun Garden i myślimy, że jeszcze będzie wiele takich cennych przedmiotów, które udostępnimy Państwu na aukcji. Rozpoczynamy, jak powiedziałam, 13 stycznia, sztab będzie czynny o godzinie 10, wolontariusze zrzeszeni w naszym sztabie, jest ich 72 osoby, wyruszą na ulice naszego miasta i tych gmin, o których wspomniałam. O godzinie 15 rozpoczynamy tutaj festyn przed Domem Kultury pod tytułem Serca dla Woźb, ale wcześniej o godzinie 10 Stowarzyszenie Edukacja i Sport zorganizuje halowy mecz piłki nożnej na sali w Słodkowie, sali sportowej w Słodkowie, również tam zapraszamy. Natomiast tutaj po południu o godzinie 15, jak powiedziałam, będzie festyn Serca dla Woźb. Tutaj będzie ognisko, będzie grill, Stowarzyszenie Automobil Klub zrobi wystawę starych pojazdów, będzie możliwość przejażdżki za drobną opłatą, będzie też żurek z kuchni polowej, stajnia Roka przywiezie swoje kucyki, też będzie można za drobną opłatą przejechać się kucykiem. Strażacy zorganizują ognisko. Dostaliśmy od pana Paszaka, otrzymaliśmy wędliny, więc będą wędliny z grilla. Będzie ciasto sprzedawane, tutaj mówię, całe miasto, szkoły, przedszkola i panie gospodynie domowe dostarczają nam ciasto. O godzinie 16 rozpoczynamy w Domu Kultury koncert z udziałem tutaj naszych lokalnych wykonawców, młodzieży. Natomiast o godzinie 17 po koncercie bezpośrednio zapraszamy do udziału w aukcji tych przedmiotów, które zostaną tutaj przyniesione. O godzinie 20 zapraszamy na pokaz sztucznych ogni w ramach Światełka do Nieba. Myślę, że program jest dosyć bogaty. Aby pogoda dopisała, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Nie omijajcie puszek dzieci z puszkami, bo pamiętajcie, że wolontariusz musi mieć identyfikator, musi mieć oryginalną puszkę z plombami czy z banderolami i czerwone serduszka.